Są w życiu rzeczy ważne i mniej ważne. Niewątpliwie do jednych z tych ważniejszych należą pierwsze egzaminy. Co prawda nie są to egzaminy dojrzałości, ale egzaminy ośmioklasisty. To pierwszy ważny egzamin w waszym życiu. No, a my rozpoczynamy razem z wami. Język polski, jutro matematyka i język obcy. Zasubskrybujcie nasz kanał, aby być na bieżąco, bo będziemy z wami przez cały czas. Jeden z pierwszych, pierwszy byłem, poszło mi, no dobrze, tylko tej rozprawki napisałem nie na moją głowę to. A dlaczego? Tak nawet nie próbowałeś? Nie, troszeczkę mi się nie chciało. No. A długo się przygotowywałeś? Nic, ja miałem wczoraj sobie lektury jakieś powtórzyć, ale pomyślałem, że rano to zrobię, tego nie zrobiłem. Dobra, jak ci poszło? Ogólnie dobrze. Spodziewałam, była ta lektura, którą obstawiałam, więc na pewno dobrze. Ja z tej lektury byłam przygotowana. Najlepsze było to, że lektury, której nie chciałam, to tą lekturę wykorzystałam w opowiadaniu, ale też myślę, że... Szczegóły. No to tak, było opowiadanie lub była rozprawka. Rozprawka była na temat przyjaźni, opowiadanie było o tym, żeby skłonić, żeby mieć taką refleksję, która skłania nas do tego, żebyśmy wybrali się do świata przedstawionego w lekturze, no i trzeba było po prostu udowodnić, że doskonale tą lekturę znamy. To myślę, że z tym opowiadaniem sobie poradziłam dobrze. Dawaj przykład. No to tak, dałam przykład kamieni na szaniec w opowiadaniu. Napisałam, że spotkałam Rudego i że po prostu mimo tego całego strachu, który towarzyszył w życiu codziennym tym młodym ludziom, to mimo tego i tak chciałabym pomagać temu swojemu narodowi i mieć taką adrenalinę, bo strasznie mi się spodobało. To opowiadanie, no myślę, było takie fantazyjne, bo napisałam, że to mi się wszystko przyśniło i nagle się obudziłam. Całą puentą opowiadania było to, że mama do mnie przyszła i dała mi książkę kamieni na szaniec i na tym się skończyło. Zero stresu. Bardzo łatwy. A co było najtrudniejsze w takim razie? Najtrudniejsze? Chyba rozprawka i opowiadanie. To jest, tak mi się wydaje. Na jaki temat napisałeś? Opowiadanie napisałem o... Było tam... Czemu bohater lektury może być twoim przyjacielem i dlaczego chciałbyś przy... Jak ci poszło? W miarę chyba dobrze. No skoro wyszłaś jako trzecia, co było najtrudniejsze? Zemsta chyba, ta lektura. Tak patrzysz na mnie, mam wrażenie, że się zaraz na mnie zemścisz. O czym napisałaś? Dokładnie, rozprawkę albo opowiadanie? Opowiadanie o małym książę. Poszło chyba dobrze. Najtrudniejsze? Nie wiem w sumie. Humanistyczny umysł? Trochę. No dobra, rozprawka czy opowiadanie i na jaki temat napisałeś? Opowiadanie było, że po całej akcji przychodzi do ciebie refleksja, że warto było się przenieść do tego świata. I do którego się przeniosłeś? Do małego księcia. Co, jak wszyscy? No. Jak ci poszło? No dobrze. Powiedz mi, jak długo się do tego egzaminu przygotowywałeś i czy rzeczywiście czujesz, że to jest najważniejszy egzamin do tej pory w twoim życiu? W ogóle się do tego nie przygotowywałem. No i jest najważniejszy. Jakie masz siły na matematykę, jak uważasz? Nie wiem tego jeszcze. No i to chyba wszystko. Dość dobrze poszło, bo na szczęście nie było kamieni na szaniec, czego się najbardziej obawiałam, ponieważ daty nie pamiętałam. O, tam od razu. A powiedz mi, jaki był temat opowiadania albo rozprawki w twoim wykonaniu? Ja miałam opowiadanie i to było dość bardzo okulny temat, ponieważ było to po prostu opowiadanie, które musieliśmy się spotkać z bohaterem jakiejkolwiek lektury szkolnej, którym musieliśmy jakoś refleksję mieć. Jaką miałaś refleksję i co to był za bohater? Ja wzięłam różę z małego księcia i refleksja było o to, żeby dbać o przyjaciół. Była zemsta? Zemsta była. Kamieni na szaniec. Myślałam, że będą kamieni na szaniec. Wszyscy się tych kamieni na szaniec boją, dlaczego? Ja się bałam, bo po prostu nie rozumiem tej lektury za bardzo, ale zemstę nie było trudno. Długopis mi w głowie pękł. Jak to? Mam całe ręce w tuszu. Ale to jak to się stało? Za bardzo naciskałeś chyba. Chyba. Albo nauczyciele na ciebie naciskali, żebyś się uczył. Albo presja. Co było najtrudniejsze? Moim zdaniem chyba opowiadanie. Było łatwe, była zemsta. Na pewno dobrze pójdzie. Co napisałaś w takim razie w tej rozprawce o zemście? Pisałem opowiadanie.
Mały Książę to piękna lektura, która pozwala nam się przenieść w sferę marzeń. I te marzenia, mam nadzieję, że będą wam się spełniać w postaci tego, że już w lipcu poznacie wyniki egzaminów ośmioklasisty i będą naprawdę dobre. Zostańcie z nami jeszcze jutro i na język angielski.